Cześć, nazywamy się Janusz Puszkiewicz i Tomasz Kłanowski. Znajdujemy się na leśnej bazie lotniczej w Rzepinie, przy nadleśnictwie Rzepin i chcieliśmy Wam krok po kroku opowiedzieć o zgłoszeniu lotów BVLOS. Najpierw zacznijmy może od tego, jakie w ogóle mamy te loty, Januszu. Loty VLOS i BVLOS, taki podstawowy podział. Loty VLOS zasięgu wzroku i loty BVLOS, czyli loty bez zagonu statkiem powietrznym poza zasięgiem wzroku, o którym dzisiaj chcemy właśnie rozmawiać, o tym, jak zgłosić lot BVLOS krok po kroku. Tak jest. Pierwszym naszym krokiem będzie, no takim podstawowym krokiem, tych kroków podzieliliśmy, że będzie 7. Podstawowym naszym krokiem będzie uzyskanie świadectwa kwalifikacji BVLOS. Tak, to jest moje świadectwo kwalifikacji, tak ono to wygląda. Najlepiej takie świadectwo uzyskać gdzie? U nas w nadleśnictwie Rzepin, w naszym ośrodku szkolenia. No bo jest najlepszy to ośrodek, więc nic to dziwnego. Nic dziwnego. Kolejnym krokiem? Dobrze, kolejnym bardzo ważnym krokiem jest rejestracja naszych dronów, czyli statków bezzałogowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Pierwsze co? Wniosek o rezerwację znaku rozpoznawczego dla naszego drona. Wniosek ściągamy ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podstawowe dane właściciela i dane techniczne naszego drona. Bardzo fajną rzeczą jest to, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nam pozwala jakby wybrać sobie numer tego znaku rozpoznawczego, tej naszej numer w rejestracji. Zawsze zaczyna się to od SPY, a trzy literki możemy sobie wybrać. Na przykład ktoś może sobie mieć jakąś tam wizję i napisać sobie LAS. Jeśli będzie wolne, to tak będziecie mieć swój znak rozpoznawczy. My tego nie robiliśmy, bo uznaliśmy, że nie jest to dla nas ważne. Czyli mamy wniosek. Potem, żeby wnioskować, trzeba zrobić opłatę rejestracyjną w wysokości 36 zł do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wydrukować sobie takie potwierdzenie przelewu. Następnie trzeba zrobić 3 zdjęcia naszego drona, którego rejestrujemy. Zdjęcie z boku, zdjęcie z przodu, żeby dron był widoczny i zdjęcie numeru seryjnego tego drona, którego rejestrujemy. W przypadku Fantoma jest to tutaj pod bateryjką. Można znaleźć, można znaleźć ten numer seryjny. I czwartą rzeczą, żeby zarejestrować drona, musimy też wysłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego dowód zakupu, potwierdzenie zakupu, że jest naszą własnością. My wysłaliśmy fakturę, którą otrzymaliśmy od firmy, od której kupiliśmy drona. Wszystkie te cztery rzeczy robimy w formie elektronicznej. Wysyłamy maila do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o to, że chcemy mieć znaki rozpoznawcze, a wniosek i potwierdzenie przelewu o opłacie rejestracyjnej wysłałem pocztą tradycyjną i czekamy. I czekamy na nadanie takiego znaku. Dokładnie. Ono do nas przyjdzie. Jeśli coś tam zrobiliśmy źle, no to wiadomo, przyjdą jakieś informacje o tym, że coś trzeba uzupełnić i tak dalej. Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, zostaje nam wydany właśnie taki znak rozpoznawczy. Tu jest jeden z naszych fantomów, który taki znak uzyskał. Tak zwane świadectwo ewidencji bezzałogowego statku powietrznego. Dokładnie. Tu jest ten numer. I ten numer, Januszu, co trzeba zrobić z nim? Dostaliśmy numer i numer musimy jakby przepisać na naszego drona, na który dostaliśmy. Wykorzystaliśmy do tego takie proste naklejki. Kolejnym krokiem jest bardzo ważnym, przystosowanie dronów do lotów BVLOS, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego on nas wymaga, że takim komercyjnym dronem nie możemy latać, musimy go jeszcze przystosować, żeby te loty pod zasięgiem wzroku były bardziej bezpieczne. Czyli co trzeba zrobić? Pierwsze, trzeba mieć światełko dookólne, jeśli dron nie jest wyposażony w takie światełko. Światełka są różne, mamy takie kilka, żeśmy kupili. Tu możemy Wam tylko powiedzieć, że koszt tego światełka jest niewielki, ale proponujemy jednak zainwestować troszeczkę więcej pieniędzy ze względu na to, że jakość wykonania tych światełek jest różna, a jednak zapewnia to jakąś bezpieczeństwo przynajmniej dla tych statków załogowych, dla których właśnie to światełko ma spełniać te zasady bezpieczeństwa. Tak. To światełko właśnie się teraz uruchomiło.
są jakby dwa tryby tutaj akurat w tym modelu, że można lżejsze takie miganie i takie mocniejsze. Mhm. I następnie, żeby dron był jakby przystosowany do lotów BFLS, to jest lokalizator, który jest tutaj w takim koszyczku specjalnym, który jest wydrukowany na drukarce 3D, tak jakby przystosowany, troszeczkę zaprojektowany specjalnie do Phantoma. Tych koszyczków są też różne. No i nasz lokalizator. Są różne, są malutkie, są duże, są tanie za 50 zł, są drogie za 1000 zł. My mamy takiego za 200 zł, bo stwierdziliśmy, że taki nam wystarczy. Sprawdzaliśmy, robiliśmy testy. Jest to lokalizator GSM i GPS, czyli możemy mieć poprzez GPS i GSM. Na przykład robimy coś takiego, że wysyłamy SMS-a na ten lokalizator i przychodzi nam link, gdzie jak klikamy, to Google nam się po prostu, mapa Google się otwiera i jest pokazane, w którym miejscu jest ten dron, lub aplikacja, która pokazuje nam na bieżąco, gdzie akurat w danym momencie jest ten obiekt, który jest wyposażony w ten lokalizator. Tak jest. Czyli lokalizator musi mieć kartę GSM-ową, trzeba ją kupić, trzeba ją włożyć. Urząd Lotnictwa po prostu wymaga jakby dodatkowej, w razie awarii, dodatkowego właśnie możliwości namierzenia tego drona. Zamontowanie też tego lokalizatora też nie jest określone, jak to ma być. Ma to być bezpiecznie w miejscu, na dronie po prostu. My zrobiliśmy to w taki sposób. Wy możecie zrobić to w inny, to tak. Już jest też... Tutaj ten koszyczek jest wyposażony w takie dziurki, tutaj, że można sobie to terytytką ładnie przyczepić, jakąś małą taką, żeby to było bezpieczne, żeby nam tego nie zwijało. No i mamy jakby przystosowanego drona do lotów BVLOS i możemy przejść do następnego punktu. Ja jeszcze może tylko do tego punktu, Janusz, taka uwaga, pamiętam, zastanawialiśmy się, mieliśmy kilka dronów do rejestracji i zastanawialiśmy się, czy każdy dron musi mieć swój lokalizator jakby oddzielnie. Urząd Lotnictwa powiedział nam, że nie. Najważniejsze jest to, że można przepinać ten lokalizator do poszczególnych dronów i tak właśnie możecie zrobić. Tak? Nie potrzebujecie mieć kilku lokalizatorów. Możecie mieć jeden, tak, który będzie przepinany do kilku dronów, których zgłaszacie do BVLOS-u. Tak. Tym bardziej, że to są na przykład jest oszczędność, że mamy dwa drony w nadleśnictwie, a jeden lokalizator, bo no, jak robimy loty BVLOS, robimy całą procedurę zgłoszenia, to nie robimy tego codziennie, więc możemy spokojnie się tak tam jest dogadać. Dokładnie, no i troszeczkę koszty są mniejsze tego wszystkiego. Dobrze, następny punkt. Następny krok jest krokiem naszym czwartym. Trzeba mieć dodatkowe jeszcze ubezpieczenie podmiotu, który będzie latał. W naszym przypadku to jest Nadleśnictwo Rzepin. Takie nasze ubezpieczenie, które mamy, prawie każde nadleśnictwo ma, niestety nie spełnia tych wymogów, więc należy to uzyskać dodatkowo. My z Ergo Hesti sobie takie pozwolenie uzyskaliśmy. My jeszcze mamy dodatkowo szerzej, bo mamy na prowadzenie też szkoleń, które tutaj się odbywają do lotów BVLOS i VLOS. Nasze ubezpieczenie kosztuje 2000 zł. Myślę, że dla Was ubezpieczenia będą troszeczkę tańsze, ale takie ubezpieczenie dodatkowe do tych lotów VLOS, BVLOS i podmiotu trzeba sobie dokupić. Więc takie ubezpieczenie trzeba sobie dokupić. Ponadto jeszcze jest drugie ubezpieczenie. Trzeba ubezpieczyć wszystkich operatorów, którzy będą później w kolejnym tam wykazie, na razie będzie o nim mowa w późniejszym czasie. Każdy z operatorów, który będzie wpisany w tym wykaz, musi być ubezpieczony dodatkowo pod ubezpieczeniem OC od swoich tutaj zadań wykonywania tych lotów VLOS-owych, BVLOS-owych. My takie też mamy tutaj. Jest akurat moje ubezpieczenie. Ono kosztowało 250 zł. Jedno i drugie ubezpieczenie jest na rok. Krokiem piątym jest posiadanie INOP-u, czy instrukcji operacyjnej, jak zwał, tak zwał. Instrukcja operacyjna, tak to mniej więcej wygląda. Sporządzamy ją sami. Można ją dostać, w sensie wzór ściągnąć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tak, my żeśmy z tego skorzystali, bardzo, bardzo nam to dużo pomogło. Bo było krok po kroku wszystko opisane, troszkę żeśmy ją zedytowali. No i wszystkie te materiały, o których tutaj mówimy, będą również dostępne w postaci linków dla Was. Możecie sobie zobaczyć, jak my to zrobiliśmy i wykorzystać to w podobny sposób.
Instrukcja operacyjna zatwierdza ją na samym przodzie nadleśniczy, tak? Czyli kierownik jednostki. Oczywiście co ma no, dane podstawowe, później ma opis naszych wszystkich dronów, które posiadamy, które będą zgłoszone do BVLOS-u. Następnie wykaz personelu lotniczego, czyli wszystkie osoby, które mają uprawnienia. Podstawowe informacje do tego, jak się wykonuje te loty, jakie są procedury awaryjne, tak, w tych operacjach lotniczych, więc jest tutaj szereg różnych informacji. Dodatkowo składają się jeszcze trzy załączniki na tą instrukcję. Pierwszym załącznikiem jest taka macierz tolerancji ryzyka. Ona ma być taką podstawową rzeczą, że każdy przed lotem ma sobie taką analizę ryzyka zrobić. I przy tej macierzy mamy dostarczyć również taki przykładowy opis dokonanej analizy ryzyka. Czyli Urząd Lotnictwa Cywilnego chce zobaczyć, czy my potrafimy po prostu z tą macierzą pracować. Tak? Czyli wymyślamy sobie jakiś przykładowy lot, który sobie go opisujemy, jakie jest ryzyko, co można zmniejszyć, żeby to ryzyko było mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Jakie czynności trzeba wykonać. Podstawowe jeszcze załącznik numer drugi to jest szczegółowa kontrola stanu technicznego danego drona. To każdy powinien robić przed wzięciem sprzętu i sprawdzeniem. I oczywiście najważniejszy załącznik trzeci, czyli oświadczenie całego personelu lotniczego, że się zapoznał z tą instrukcją. Taka uwaga od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który nas kontrolował, że instrukcja operacyjna jest zatwierdzana przez kierownika jednostki i aktualizowana przez nas, czyli przez nadleśnictwa. Urząd Lotnictwa ją nie akceptuje ani nie zatwierdza, ale ją sprawdza. I w momencie, gdy cokolwiek się wydarzy, złego, dobrego, to ta instrukcja jest sprawdzana. Najważniejsze jest to, żeby ta instrukcja po zatwierdzeniu nie była już schowana do szafy, tylko żebyście ją na bieżąco aktualizowali, jeśli nastąpi jakaś zmiana, czy to sprzętu naszego dronów, czy jakiś dodatkowy nowy operator, czy może ktoś ubył, czy może jakieś procedury się zmieniły, to należy do tej instrukcji od razu to wprowadzić i zatwierdzić z datą tej zmiany, jakby, tak, która nastąpiła. To mamy instrukcję. Dobrze, teraz kolejny, szósty krok, jeden z trudniejszych, ale do przejścia. Wniosek o wydanie zgody na wykonywanie lotów BVLOS. Taki wniosek ściągamy ze strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego i go uzupełniamy. Bardzo ważną rzeczą, żeby zaznaczyć, jaki rodzaj lotów będziemy wykonywać naszymi statkami bezzegowymi. My zaznaczyliśmy specjalistyczne szkoleniowe, dlatego że no, taki rodzaj lotów będziemy tutaj, znaczy prowadzimy. Specjalistyczne, no, jak przeczytamy sobie tam ten załącznik 6b, to stwierdziliśmy, że to specjalistyczne, no i dobrześmy stwierdzili. Dane osobowe, adres firmy, dane kontaktowe, listę bezzałogowych statków powietrznych, my wpisaliśmy sobie 4. Oczywiście z ich znakami rozpoznawczymi i numerami seryjnymi, jakie mają te drony. Bardzo ważne rzeczy, przedstawiciele podmiotu, którzy będą podczas oględzin bezzałogowych statków powietrznych. To jest bardzo ważne i załączniki do wniosku. Takie załączniki jak kopia instrukcji operacyjnej podmiotu, o tym wcześniej mówił Tomasz, kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje operatorów, to tak zwane świadectwo kwalifikacji, kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu, to nasze to takie droższe ubezpieczenie. Następne ubezpieczenie, czyli kopia ubezpieczenia odpowiedzialności operatora, czyli to też nasze ubezpieczenia, tak nasz jest. Tomka i moje, bo akurat byliśmy tutaj do tego wniosku, że my będziemy wykonywać te loty BVLOS. I kopia świadectwa ewidencji bezzałogowych statków powietrznych z tymi numerami rozpoznawczymi. Tak jest, czyli ten komplet dokumentów. Tak. Wszystko robimy z tego formę elektroniczną i wysyłamy mailowo do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i czekamy na oględziny bezzałogowych statków powietrznych. Te oględziny pewnie w Waszym przypadku będą się odbywały w Warszawie na terenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zostaniecie tam zaproszeni, będziecie musieli pojechać tam z dronami. Te osoby wskazane, które na wniosku są wskazane jako przedstawiciele do oględzin, tak? Pojadą z tymi dronami i będą musieli po prostu pokazać
no działanie tych dronów, o których za chwilę powiem. W naszym przypadku odbyło się to tutaj na terenie leśnej bazy lotniczej. Przy okazji jakby wcześniej mieliśmy kontrolę z Urzędu Lotnictwa naszego ośrodka, gdzie wszystko było w porządku, więc od razu później przeszliśmy ten etap oględzin. Oględziny wyglądają w taki sposób, że po prostu należy taki przystosowany statek powietrzny nim wystartować, gdzieś na jakąś odległość, oczywiście włączyć wszystkie światełka i tak dalej, na jakąś odległość i sprawdzamy najpierw zasadę działania lokalizatora, tak? Czyli musimy pokazać urzędnikowi lotnictwa cywilnego, że nasz dron odleciał 400 metrów, duszę na aplikacji czy tudzież na SMS-ie, tak? Że ten dron znajduje się w takiej lokalizacji, muszę to pokazać, że ten dron jest 400 metrów ode mnie w tej lokalizacji, czyli sprawdzamy tą lokalizację. Druga rzecz, Urząd Lotnictwa sprawdza też RTH, czyli ten powrót do domu w sytuacji też awaryjnych, tak? Jak, na jakiej zasadzie jest ustawiony, czy wiem w ogóle gdzie on jest, gdzie go się sprawdza, więc to wszystko jest. No i oczywiście działanie naszego drona, tak? Jeśli on poleci, no to znaczy, że jest prawidłowo i się nic złego z nim nie dzieje. Po takiej weryfikacji czekamy na po prostu decyzję. Na decyzję. Decyzję dostajemy ważną na jeden rok. Decyzja jest jakby na wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku, na statki, o które żeśmy się starali, żeby wykonywać, i z decyzją dostajemy bardzo ważną rzecz, warunki wykonywania lotów. Czyli mamy sprecyzowane, jak możemy wykonywać te loty poza zasięgiem wzroku. Są to podstawowe warunki, jakie są sprecyzowane w prawie, ale my możemy jakby wnioskować o odstępstwa od tych warunków, bo niektórzy z nas mogą chcieć wykonywać loty poza zasięgiem wzroku na przykład na dużo wyższej wysokości, tak, niż jest 120 metrów. Niż 120 metrów, jak jest w prawie. No i mogą też dostać oczywiście Taką decyzję odstępstwem na przykład tej wysokości, ale to każdy musi indywidualnie tutaj występować i uzasadnić to jakimiś ważnymi względami. Tak jest. Jak już decyzję mamy, w decyzji też jest opisane, co trzeba zrobić, żeby zgłosić już BV LOT, już jesteśmy już na ostatniej prostej, że tak powiem, czyli ostatni krok, 7 dni wcześniej musimy zgłosić taki lot BV LOT. Tak? Odbywa się to na zasadzie wysłania takiego formularza lotów bezzałogowych statków powietrznych, tak? Formularza, którego uzupełniamy oczywiście o wszystkie dane techniczne, o zasięg jakby naszej misji, której będziemy latać, czy miejsca, w którym będziemy latać. W naszym przypadku to był prostokąt. Jego współrzędne, jego załamania po prostu podaliśmy. Miejsce lokalizacji startu, czym będziemy latać, jakimi statkami, osoba odpowiedzialna, więc to wszystko zrobiliśmy. Do tego formularza trzeba dostarczyć również trzy załączniki. Pierwszym to jest plik KML, jeśli chodzi o... My go wygenerowaliśmy z Google Earth, tego zasięgu naszego lotu, czy naszej operacji. Więc taki KML zrobiliśmy. Następnie mapę podglądową tej naszej operacji. Też zrobiliśmy sobie to z Google Earth, akurat było najłatwiej. Stosownie wydrukowaliśmy sobie zdjęcie z tego. Dokładnie. Oczywiście elektroniczne. Nie? I ostatni punkt, troszeczkę z naszego INOP-u, taką analizę ryzyka tego lotu, tak? Czyli tego BV losu. Zrobiliśmy sobie taką analizę ryzyka wcześniej, którą również trzeba dostarczyć wraz z tym formularzem. Tak, wszystko wysyłamy w formie elektronicznej i mailowo na wskazany mail, który jest w formularzu. Na Pansa, tam adres drony, tak. @pansa.pl. I zgłosiliśmy w tym formularzem, że chcemy wykonać ten właśnie lot, BV LOT do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i czekamy na informację zwrotną. My dostaliśmy już po 24 godzinach od momentu wysłania, czyli bardzo szybko. Dostaliśmy informację o tym, że taki lot został nam pozwolony. Pozwolony, tak. Są tutaj opisane jakby szczegóły wszystkie, tak. I najważniejsze rzeczy w naszym przypadku, co mamy zrobić przed rozpoczęciem takiego lotu BV losowego. Czyli mamy
zadzwonić godzinę przed wykonywaniem lotu, powiadomić AMC Polska, jest podany numer telefonu, jest podany numer naszego lotu, który mamy tam pewnie podać i to mamy godzinę przed rozpoczęciem oraz zadzwonić do nich, widzę, że po zakończeniu. W przypadku jeszcze jeden telefon musimy wykonać, w naszym przypadku to jest z racji tego, że mamy przestrzeń niekontrolowaną, to musimy do FIS Poznań zadzwonić w momencie 15 minut przed rozpoczęciem lotów, że takie loty tak. I to są punkty, które musimy spełnić przed lotem. Oczywiście w waszych warunkach, na waszym terenie może być jeszcze więcej tak. Tych punktów, które musicie jeszcze spełnić przed samym lotem, czyli w dniu lotu, czy godzinę, czy 15 minut przed lotem. To jest w zależności od pewnie miejsca, którego jesteście w Polsce. No, my mamy tylko doświadczenie u nas, na naszym terenie, jak to robimy, bo u nas nie ma żadnych stref, żadnych jakichś innych rzeczy. No, mamy granicę, ale to też tu jest zachodnia granica, to nie ma takich utrudnień, nie tak jak na wschodzie chłopaki mają. Tu mogę wam z ciekawości jeszcze też powiedzieć jedną rzecz, że te zasady zgłaszania lotów troszeczkę się niedługo pewnie zmienią, już są jakieś testy robione, ale na dzień dzisiejszy tak to będzie wyglądało. No i tyle. No i życzymy wam udanych lotów befolosowych. Tak jest. No i tak. Zapraszamy was, jeśli jeszcze nie macie kwalifikacji, to zapraszamy was tutaj do ośrodka naszego leśnego przy Nadleśnictwie Rzepin, do tego, żeby te kwalifikacje sobie uzyskać. Tutaj również na tym kursie dowiecie się, co można zrobić, jak wykorzystać statki, bezzałogowe statki powietrzne w pracy leśnika. No i nauczycie się również tego zgłaszania tych lotów BVLOS, jak to zrobić, więc serdecznie was tutaj zapraszamy i mam nadzieję, że wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, pomoże wam w pracy. W pracy, dokładnie. No to dziękujemy. Dziękujemy. Na razie, trzymajcie się. Cześć.